Słuchajcie, mam do was pytanie. Czy ty nie widzieliście jakiegoś nocnika? Czy ktoś nie chodził z nocnikiem tutaj? Bo skradli mi tutaj wczoraj nocnik, znaczy przedwczoraj dokładnie biorąc. Nie widzieliście nocnika tutaj. A mam wrażenie, że w tamtą stronę. W tamtą stronę mógł pójść? A, nie handlował tutaj ktoś nocnikami może? Nie oferował nocnika do sprzedaży? Tam jest sklep z nocnikami, to ja wiem. Tam jest sklep z nocnikami? Aha, dobrze. Dobrze. Ale czemu wy tak dużo palicie? Bo tu kurczę ciężko oddychać jest aż. Jak dużo? Dopiero pierwszą fajkę kończę. Pierwsza dzisiaj. No, a palicie się do nauki, tak? Dobra, no to pomyślaj nauki. Dziękuję. Sam młodzież pali się do nauki tutaj. Ma ciepło, ma spokojnie, ma takie miejsce, gdzie lubi się gromadzić. I ja właśnie się zapytuję, czy nie ma tutaj gdzieś mojego nocniczka, no bo proszę Państwa, no zaginął nocniczek. To jest naprawdę bardzo smutna sprawa, że człowiekowi na środku Staszowa, na rynku ginie nocniczek. No bardzo nieładnie, no ale może się znajdzie. Czekam, proszę Państwa, bo mam nadzieję, że kogoś ruszy sumienie i ten nocniczek mi tutaj przyniesie. Tak z rana, tak tutaj przed lekcjami, bo proszę Państwa, jest godzina no przed 8, tutaj właśnie dzieci, młodzież czeka na rozpoczęcie lekcji. Tutaj lubią się gromadzić, bo tutaj mają jakąś takie no, przytulną przystań. O. To jak widać, nic nie widać. Patrzę i obserwuję, ale nikogo z nocnikiem tutaj akurat jeszcze nie widziałem. No nigdzie nie ma nocnika. Chłopaki, nie widzieliście tu gdzieś jakiegoś gościa z nocnikiem? Że... Ale ja szukam nocnika, proszę panią. Nie widzieliście tu jakiegoś nocnika? A jakiś gość nie oferował nocników po jakiejś cenie takiej dumpingowej? Bo skradziono mi nocnik tutaj. No to dobrze, wy się palicie się do nauki, tak? Dobrze, no to palcie, żebyście się całkiem zapalili, że tak proszę państwa, no nie widzę nikogo z nocnikiem. Z nocnikiem nikogo, proszę Państwa, nie widzę. W ogóle, no widzę tylko młodzież, że pali się do nauki. Ale to dobrze, no. Uczyć się trzeba. Ja się troszkę za mało uczyłem, no i teraz zbieram gówna po Staszowie. No to taka. A słuchaj, nie widziałeś gdzieś nocnika tutaj jakiegoś? Bo szukam nocnika. Tu mi skradziono nocnik w tym miejscu. Skradziono mi nocnik. Może coś wiecie na temat nocnika? Nic. O, proszę Państwa, gdyby to była dostawa nocników, ale nie, to jest dostawa samochodów. Kupiłbym sobie taki, ale nie mam aż tyle pieniędzy. I nie widać, jak nie było, tak nocnika nie ma. Nie wiem zupełnie, co się z nim stało. Nie ma i nie ma. Ale przynajmniej jest, proszę Państwa, choinka, jest pięknie udekorowana szopka i jest młodzież i dzieci przyjechały na naukę. Albo przyszły wręcz. I proste jakieś zakupy szkolne, może jakieś gumki są potrzebne, kredeczki, no nie wiem, cyrkiel czasem zginie człowiekowi. Co jeszcze jest potrzebne w szkole? No zeszyty. No proszę Państwa, ja już dawno chodziłem do szkoły, więc wtedy jeszcze były kałamarze, wieczne pióra, znaczy nie wieczne, stalówki były nawet. Kto ty? Dobrze poznaję? Kolega z klasy? Słuchaj, Jurek, jestem w kłopotach, mam problemy. Zginął mi nocnik, tutaj mi zaginął nocnik. Wiesz, że prowadzę taką akcję oczyszczania Staszowa. Słucham? Sikaj do SEDES. Nie słyszę. Sikaj do SEDES-u. A to nie chodzi o mnie, nie chodzi o mnie, to chodzi o takich, którzy strają na rynku. I teraz mam został mi tylko jeden nocnik. Nie widziałeś tu nocnika? A nie oferował ktoś jakiegoś nocnika po zaniżonej cenie? Nie, no to trudno. Państwo widzą, coraz więcej młodzieży tutaj się gromadzi, no bo zbliża się godzina 8. Widzą, palą się wszyscy do nauki, no może nie wszyscy, ale większość, dużo się pali do nauki. No i dobrze, ważne, żeby się uczyć. Ważne, żeby mieć zapał do nauki. To jest najważniejsza rzecz.
A tutaj w tym miejscu oni uzyskują ten zawód nauki, jakieś to jest takie miejsce magiczne. Wyłącz pan tę kamerę. Ale proszę pana, ja szukam nocnika, nie widział pan nocnika tutaj jakiegoś? Ci, którzy się już zapalili do nauki, to idą do szkół, proszę państwa. Nie, mają mało zapału, to wchodzą do tego sklepu i jakoś wychodzą już w pełni zapału do nauki. Kolego z klasy, jutro o 10 będę miał, jutro czyli w piątek, będę miał występ w sądzie. Zapraszam z kamerą. Ale to jest druga część. Druga część mojego występu. Pierwsza już była. Nie, pierwsza była krótka, to był prolog, tylko bo zostałem wyrzucony. Ale to tradycyjnie, mnie często wyrzucają. Mnie często wyrzucają z wszystkiego. Będzie druga część. No, mam nadzieję, że nie ostatnia. Jakoś to będzie, wszystko jakoś to wszystko będzie. O, tutaj piesek idzie i Sunia dlatego się denerwuje się Sunia. Sunia się troszkę zdenerwowała. Sunia, weź się nie denerwuj. Proszę państwa, cały czas obserwuję z uwagą, czy nie pojawia się ktoś z nocnikiem, ale jakoś nie widzę nikogo z nocnikiem. Coś się z nim mogło stać, no to jest naprawdę coś niepokojącego. Młodzież, proszę państwa, zbiła się tam na tym chodniku. Ten chodnik jest Zawolski tutaj, proszę państwa. Tak się palą do nauki, że proszę państwa, nie ma jak przejść, no tak się palą. Wszyscy się palą, proszę państwa, koło tego sklepu do nauki, no żeby się ten sklep nie spalił tylko. Kolego z klasy, Jurku, czy w naszych czasach też się tak palili do nauki jak teraz? Nie mam prawa na tak, aż nie. Aż tak się nie palili, prawda? My się tak nie paliliśmy do nauki. Ale, proszę państwa, kłęby tego zapału unoszą się nad tą zbitą grupką staszowskiej młodzieży, no może i dzieci nawet. Ja w to nie wnikam, to po prostu, proszę państwa, już nie jest mój, że tak powiem, gówniany interes, bo mój interes gówniany to jest inny, to jest nocnik. I zbieranie gówna, tak mi polecił pan burmistrz Leszek Kopeć. A ja jestem, proszę państwa, bardzo podatny na wszelkie urzędowe autorytety, więc proszę państwa, no ja wykonuję to polecenie. Szukam tutaj gówien, a na razie szukam nocnika, no bo bez nocnika, znaczy no jeden mam, ale jeden to jest za mały, bo widzą państwo, jaki to jest zapał. Ja się trochę krztuszę od tego zapału, ale mam tutaj butlę z tlenem, łyknę świeżego tlenu i już będzie lepiej. O, proszę państwa, naprawdę, już jest lepiej. Proszę panią, młodzież pali się do nauki, co pani o tym sądzi? Mają dużo, mają do... Nie miałem pani czasu, aha. Ach, proszę pana, co pan sądzi, że tak się palą do nauki tutaj? Ależ mają zapał, proszę państwa, no, zapał jest niesłychany zapał do nauki. Ale o, ktoś, to, proszę państwa, to chyba była próba zamachu, no tak buchnęło dymem tu koło mnie, że... Cóż za zapał do nauki. W moich czasach aż tak się ludzie nie zapalali. Chłopcy, nie widzieliście gdzieś nocnika? Nie widzieliśmy, wyłącz to kamerę. I tam się też dymi. Boże, wszędzie się dymi. Taki zapał... Mam pytanie do pana jedno. Wszyscy palą się do nauki, proszę państwa. Znaczy, może nie wszyscy, niektórzy tylko patrzą, jak inni palą się do nauki.
Proszę pana, mam do pana pytanie. Co pan sądzi o tym, że się młodzież tak pali do nauki? Sunia, bądźżeż grzeczna, ale to jest niewysłuchany piesek, niegrzeczna jesteś. Jak ty się zachowujesz? Proszę państwa, jeżeli jest jakiś sklepik szkolny, który ma większe powodzenie, większy ruch niż ten sklepik szkolny, to proszę państwa, ja sobie daję kutasa uciąć, a nawet urwać. Moim zdaniem jest to niemożliwe. Dzień dobry. Proszę panią, młodzież się pali bardzo do nauki dzisiaj. Bardzo się palą do nauki tutaj. Co pani o tym sądzi? Cieszę się. Cieszy się pani, że... Będziemy mieli mądrych. No właśnie, i napalonych. Ależ się palą wszyscy do nauki. W sklepiku szkolnym, takim na rynku, robią ostatnie zakupy. Tam są pewnie gumki, cyrkle, linijki. Co tam jeszcze może być? No, kalkulatory, bo za moich czasów tak kalkulatorów nie było, to się na liczbach liczyło. A teraz już są pewnie kalkulatory. No wszystko, co jest potrzebne w szkole, to na pewno tam jest. Dlatego młodzież się tak tutaj lubi gromadzić, bo wie, że jak coś zapomni do szkoły, to sobie kupi i już będzie zadowolona. I nie dostanie jakiejś na przykład jedynki. Lecz się palą. Idźcie do nauki. Palą się wszyscy do nauki. A komu czegoś brakuje, żeby do tego zapału, to wchodzi do tego sklepiku i już ma. Czy wolno palić na rynku? Nie wiesz. Tak. Chyba tak, no bo palą na przystankach nie wolno. Na przystankach, bo palą jak smoki tutaj. Na przystankach nie wolno. Nie wolno. A to dobrze, że palą tutaj, nie? Pod sklepem, bo jakby na przystanku, to byłby kłopot. Mieliby kłopot, ależ się palą. Proszę pana, czy nie potrzeba nocniczka? Czy nie potrzeba nocniczka? No ale właśnie zaginął mi jeden. Jeden mi zaginął. Nie widział pan jakiegoś nocniczka tutaj gdzieś? Nie. Nie. A jakby pan widział, to proszę dać znać. Proszę państwa, jest za 10:08, tutaj zrobiło się pustawo, no młodzież poszła do szkoły, ale jeszcze ostatnie zakupy i już można iść do szkoły. Wszystko, co trzeba do szkoły, jest już kupione. Zobaczcie państwo, to jest rynek. I tam no czasami jest nieporządek, ale tutaj to zobaczcie państwo, jaki piękny porządek jest. O, tak jak ktoś zrobi sobie jakąś imprezkę, to tak powinien potem poustawiać niepotrzebne, że tak powiem, naczynia. O, to mi się naprawdę podoba. Tutaj ktoś miał zamiłowanie naprawdę do porządku. No może te pety troszkę szpecą tutaj ten porządek, ale no, zgadzam się państwo, że to jest coś niesamowitego. A tam, proszę państwa, jeszcze inna grupa młodych ludzi pali się do nauki. I krzyczy głośno, żebym włączył kamerę. Panowie, nie było tam jakiegoś nocnika? Bo szukam nocnika. Zaginął mi nocnik. Nie ma tam nocnika jakiegoś? Tutaj zaraz sprawdzę. O, tutaj no nie ma nocnika. Nie widzę. Nie widzę nocnika. O, właśnie, ktoś tam krzyczą. Widzieliście go? No bo ja mam słaby słuch, nie wiem. Sprawdzę. Proszę państwa, no niestety ani śladu nocnika. Tutaj gówno było jeszcze parę dni temu. Zobaczymy, czy jeszcze jest. Chyba jakieś... No, gówno jest. No, w zasadzie to nędz... Nie, to nie jest gówno. Było gówno, gówno zniknęło. Gówna nie ma i nocnika nie ma. Znaczy jest ślad po gównie. Tak się palili do nauki, że aż tutaj część zapału...